nawzajem, może w ten sposób. Więc dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Ja jestem Kaja Kochańska. Obok mnie jest Julita Śródkowska, moja kochana koleżanka, przyjaciółka. Julita jest coachem, trenerem bezwarunkowej radości. Ja jestem architektem, jestem joginką, artystką. Łączę w sobie różne dziedziny i dyscypliny życia. Chciałabym zaprosić Was serdecznie do tego, w moim przekonaniu, bardzo wyjątkowego webinaru, nie tylko z uwagi na tematykę spotkania, ale też z uwagi na gościa, czyli na Julitę. Ja jestem bardzo, bardzo wdzięczna i chciałabym to powiedzieć na samym początku. Jestem bardzo wdzięczna, że w ogóle Julita zgodziła się być tutaj razem z nami. Dla mnie wielka radość. Dla mnie też naprawdę jestem bardzo wdzięczna i szczęśliwa. No więc tytuł webinaru jest Lekkość ciała i domu. Lekkość, jakby kiedy myślałam o tym, jakie chciałabym przeprowadzić webinary, myślałam o lekkości i jakby od razu przyszła do mnie Julita, że jest to osoba, która doskonale czuje się od razu w temat tego, że dom to jest nasze szersze ciało i na pewno będzie mogła podzielić się wieloma głębokimi, mądrymi przemyśleniami i doświadczeniami, jeśli chodzi o jej własną relację ciało-dom. Chciałabym powiedzieć dosłownie kilka słów na temat programu, który stworzyłam kilka lat temu. Właśnie dom to twoje szersze ciało. Jest to połączenie dyscyplin architektury, przestrzeni, psychologii przestrzeni mieszkalnej i też medytacji, jogi, ścieżki oddechu. Jest to fuzja tych dwóch pozornie innych dziedzin, które tak naprawdę są jednym. Jest to w moim poczuciu bardzo holistyczne podejście do życia, podejście do wyrażania siebie, podejście do tego, jak postrzegamy siebie w relacji z otoczeniem i otoczenie w relacji z nami. Program Dom to twoje szersze ciało w swoim rdzeniu zakłada to, że pierw spotykamy się na dowolną ilość sesji jogi bądź oddechu, medytacji. Później przechodzimy przez stworzoną specjalnie na tą okazję medytację, która właśnie tak się nazywa Dom to twoje szersze ciało, gdzie pokazane są relacje, które zachodzą między ciałem a przestrzenią mieszkalną, a później opowiadam i też razem z uczestnikiem albo uczestnikami tworzymy mapę marzeń, mapę zmian, transformacji, która dotyczy zadanej przestrzeni mieszkalnej. Czyli jest to po prostu cały koncept, który po prostu jest wynikiem moich doświadczeń, wiedzy. I jest to przede wszystkim moja ścieżka życia. Jest to coś, co jest przedłużeniem mnie. Więc chciałabym teraz powiedzieć Wam, żebyście po prostu wiedzieli, czego możecie się spodziewać. Chciałabym oddać teraz głos Julicie, żeby mogła opowiedzieć nieco o sobie, dlaczego joga śmiechu i dlaczego taka ścieżka. I po tym wydaje mi się, że Julita zaprosi nas do wspólnej praktyki śmiechu. A po tej praktyce przejdziemy od razu, będziemy rozluźnieni, nasze ciała i umysły będą zintegrowane. Przejdziemy właśnie do medytacji Dom to twoje szersze ciało. Później będzie rozmowa na temat pierw między mną a Julitą, jakby wymiana doświadczeń i sposobów na lekkość i na dobrostan. I później otworzymy nasze spotkanie dla nas wszystkich jako przestrzeń do wymiany inspiracji, przeżyć i doświadczeń. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie i życzę Wam pięknych doświadczeń. Julita, kochana, zapraszam Cię bardzo mocno. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie na webinar i dziękuję za udzielenie mi głosu. Tak jak ja powiedziała, ja jestem coachem i trenerem bezwarunkowej radości, ale tak naprawdę to są moje nowe ścieżki zawodowe, dlatego że
tym wszystkim zajmuję się od no, 10 prawie lat. Ale wcześniej byłam, przez 32 lata pracowałam jako pielęgniarka operacyjna, asystowałam do zabiegów operacyjnych. Pracowałam na trakcie operacyjnym, więc tam było bardzo dużo różnych specjalności. I zawsze mówię, że w tamtej pracy dotykałam fizycznie wnętrza człowieka, bo dotykałam rzeczywiście wątroby, jelit, żołądka, mózgu, bo pracowałam też na neurochirurgii, a w tej chwili dotykam wnętrza człowieka, ale zupełnie inaczej. Dotykam jego mentalności, dotykam jego duchowości, dotykam jego energii, więc teraz dopełniła się moja droga holistycznego postrzegania człowieka i życia w ogóle według holistycznego programu. Może powiem o dlaczego joga śmiechu. Kiedyś bardzo, bardzo niedoceniałam swojej cechy takiej właśnie wewnętrznej radości i umiejętności śmiania się. Wydawało mi się to takie naturalne i takie bezwartościowe. Dużo osób mówiło, że jak przyszło do zmiany w ogóle mojej ścieżki zawodowej, to dużo osób mówiło, że masz taką fajną energię, tak fajnie się śmiejesz, że ja cię poznaję po uśmiechu. No, zaczęłam się zastanawiać i właśnie na tej cesze, na tym okazało się, że to jest mój wyróżnik i na tym wyróżniku zbudowałam swoją drugą ścieżkę zawodową, czyli jestem coachem i to są jakby dwie odrębne troszeczkę dziedziny, ale zazębiają się ze sobą i zostałam trenerem bezwarunkowej radości. Może powiem dwa słowa o jodze śmiechu. Joga śmiechu to jest taka specyficzna gimnastyka, w której wykonujemy ćwiczenia polegające na naśladowaniu różnych dźwięków śmiechu. Mówię, że to jest naśladowanie, dlatego że nie jest tutaj wymagana taka naturalna ekspresja radości. To jest ćwiczenie. I żeby to ćwiczenie zadziałało na nasz organizm, to potrzeba jednej tylko rzeczy. Potrzeba naszej otwartości na nowe doświadczenie. Potrzeba właśnie uwolnienia umysłu od kontroli, od tych wszystkich szufladek, dlatego że jest to doświadczenie bardzo abstrakcyjne. To ćwiczenia są w klimacie dziecięcej zabawy, ale jest to dla naszego umysłu duże wyzwanie i na początku, tak jak powiedziałam, mimo że metoda działa tak, że rozładowujemy swój stres, to na początku nasz umysł jest bardzo zmieszany i ciało jest spięte. Tak jak mówię, warunkiem jakby takim koniecznym jest tylko otwartość na to doświadczenie. Śmiejąc się w ten sposób, czerpiemy ze wszystkich dobrodziejstw, jakie niesie ze sobą naturalny śmiech. Dzieje się tak dlatego, że nasz mózg w ogóle nie odróżnia sytuacji realnej od sytuacji symulowanej. To jest na takiej zasadzie, jak nie wiem, wyobrazimy sobie teraz, że jemy cytrynę, to za chwilę będziemy mieli pełne usta śliny, bo nasz mózg bierze ten wytworzony obraz za prawdę. I tak samo dzieje się z jogą śmiechu. Czyli uprawiając taką gimnastykę, obniża nam się kortyzol w organizmie, czyli to jest hormon, który jest odpowiedzialny za stres. Wytwarzają nam się endorfiny, wchodzimy w takie poczucie szczęśliwości. Warto zaznaczyć, że jeśli doświadczamy stresu dużo i permanentnie i ogólnie kortyzol jest nam bardzo potrzebny do życia, ale jeśli on jest w nadmiarze w naszym organizmie, to odwraca się przeciwko nam.
To znaczy w pierwszej kolejności atakuje nasze komórki odpornościowe i wtedy zaczynamy chorować. Właśnie joga śmiechu powoduje, że podnosimy nie tylko swoją energię, ale dbamy też o swoje zdrowie. To fizyczne, takie mentalne. Jest to też ścieżka duchowa, która wyzwala duże przestrzenie i perspektywy dla nas, do naszego działania, do naszego życia. Oto tak może pokrótce. Super. Dziękuję Ci bardzo. Możemy teraz wypraktykować, żeby... Tak, bardzo chętnie. Jeszcze powiem tylko jedno, że energia właśnie śmiechu jest bardzo silną energią. I mimo, że tutaj właśnie uprawiamy ćwiczenia ze śmiechem, to może się pojawić coś takiego, mogą się pojawić łzy. I tutaj jest miejsce na wszystko. Dlatego, że czasami w naszym życiu doświadczyliśmy emocji, których nie rozładowaliśmy, nie, czy jakiejś traumy, czy innych w ogóle emocji bardzo silnych. To nie musiała być jakaś katastroficzna trauma, ale rzecz, która nas bardzo poruszyła. Jeśli nie uwolniliśmy tych emocji, to te emocje nam cały czas tkwią gdzieś w ciele. I energia radości jest taką energią, która może dotknąć tego miejsca. I wtedy nam robi się smutno, chce nam się płakać. Ale tu jest przestrzeń na wszystko. Tu jest przestrzeń na łzy radości, łzy smutku, na wszystko. Także zapraszam. Ja będę, każde ćwiczenie będę omawiała. Ważne jest, żeby ćwiczenia wykonywać z dźwiękiem. I teraz może poproszę Cię, Kaju, żebyś włączyła mikrofony, bo fajnie będzie, jak będziemy słyszeli swoje dźwięki śmiechu. Świetnie, właśnie miałam o to zapytać. Czy lepiej, żebyśmy były wyciszone, czy lepiej, żeby nas było słychać? Poprosiłam lepiej, żeby było nas słychać. O to, żeby włączyły mikrofony. Zobaczymy, czy będą chciały. Basieńka, Janie, ja super. Zawsze. No to słuchajcie, zaczynamy. Zaczniemy od tego, że rozciągniemy swój śmiech. Zrobimy to od lewej do prawej, koniecznie z dźwiękiem, bo to jest ważne. I zrobimy to w ten sposób. Ha! Rozciągamy od lewej do prawej. Ha! A teraz od prawej do lewej. Bardzo dobrze nam poszło. Teraz świetnie. A teraz ręce w górę, wdech nosem. I opuszczamy ze śmiechem. Jeszcze raz, wdech nosem. I odpuszczamy ze śmiechem. A teraz widzę, że jeszcze nie wszyscy może weszli dokładnie w tą praktykę. Widzę, że tam wewnętrzny krytyk niektórym nie pozwala, więc teraz wyjmiemy sobie wewnętrznego krytyka z głowy, a zrobimy to oczywiście ze śmiechem, a zrobimy to tak. Dziewczynki też wyjmują. Jeszcze raz. Skoro już głowę mamy oczyszczone, teraz wyjmujemy lustereczko i przeglądamy się w tym lustereczku i śmiejemy się do siebie. No, skoro już mamy lustereczko przed sobą, to możemy poprawić swoją urodę. To teraz wklepiemy sobie krem radości w twarz.
Jesteśmy już pięknie przygotowane. To teraz, patrząc w to lustereczko, wybaczymy sobie wszystkie błędy, które kiedyś popełniliśmy, wszystkie małe grzeszki, te małe i te duże, a zrobimy to w ten sposób, głaszcząc się po głowie, ze śmiechem oczywiście. A teraz docenimy siebie taką, jaką każda z nas jest, a zrobimy w ten sposób, klepiąc się po ramieniu i tak. Ale spójrzcie na nas tutaj. Każda z nas jest inna i każda z nas jest wyjątkowa. To teraz docenimy siebie nawzajem, a zrobimy to w ten sposób. A teraz kochamy siebie takie, jakie jesteśmy, a zrobimy to w ten sposób. Ale wiecie, żeby tak dobrze lubić siebie i nie mieć do siebie pretensji, to warto mieć do siebie dystans. To teraz pośmiejemy się, ale z samych siebie. Teraz możemy przejść do prasówki. Bierzemy gazetę, otwieramy i co? Same dobre wiadomości. Wracamy. Znowu dobre wiadomości. No ale moje drogie, oczywiście nie zawsze tak jest, że jest cudownie, radośnie. Czasami jesteśmy bardzo zestresowani. Jak jesteśmy zestresowani, to jesteśmy tacy spięci, więc teraz bierzemy głęboko wdech nosem, spinamy całe mięśnie i już chcemy wywalić temu, kto nas zdenerwował. I co? Odpuszczamy. Jeszcze raz. Wdech nosem, spinamy. Moje drogie, a teraz zagramy sobie na akordeonie. Dziewczynki, też zagrajcie. Bierzemy akordeon, z wdechem go rozciągamy i zaczynamy na nim grać. Ja gram sobie na... Jeszcze raz. Jeszcze raz. Pięknie nam wyszła ta muzyka. Myślę, że ta część już będzie dobiegać. Na koniec pokażę wam, dziewczynki, wy też róbcie ze mną, śmiechowego łosia. A łosie, wiosna jest, łosie pojawiły się w lasach, a śmiechowe są wszędzie. Teraz będzie wyglądało to w ten sposób. Klepiemy się w uda i to będzie tak.
Udało się. Udało się. Dziękuję wam, kochana, bardzo. Jeszcze raz. Udało się. Udało się. To jest to moje ulubione. Ja uwielbiam też akordeon i rozciąganie. Myślę, że na tyle wystarczy. Tak, ja jestem... Po prostu energia jest niesamowita, Julita. No, ja czuję fizycznie, naprawdę mnie coś tak rozbawiło. Tak. Oczy jest niesamowite. Nie bardzo się mnie. Moi kochani, to teraz powiedziałabym, że nieco dla równowagi, będąc dobrze przygotowanym, mając rozciągniętą energetykę, sposób, rozluźniony umysł i ciało. Wydaje mi się, że to jest super moment, żebyśmy weszli w medytację. Chcecie medytować teraz? Może wyciszymy się, co? Tak. Uciekać. Dobra. Chcę was zaprosić. Super. To usiądźcie sobie wygodnie. Przygotujcie sobie może jakieś oparcie w postaci poduszki, tak żeby plecy były proste, albo w miarę możliwości proste, żeby nie zasnąć, żeby być przytomnym. Wiem, że po takim rozluźnieniu z Julitą po prostu łatwo jest odpłynąć. Ja czuję, że jak zamykam oczy, to po prostu nie ma mnie. Więc słuchajcie, zapraszam was też do tego, żeby zamknąć oczy. Mamy rozluźnione żuchwy, rozluźnioną twarz. Rozluźnijcie proszę ręce, swobodnie niech opadną sobie wzdłuż ciała. Nogi, dobrze by było, gdyby dotykały ziemi, mam na myśli stopy. Możesz też siedzieć skrzyżnie, możesz też położyć stopy w kontakcie z podłogą, jak ci wygodniej. I przenieś uwagę na oddech. I zobacz, jak się masz, jak się czujesz. Zobacz, jak ci jest. I w którym miejscu w ciele jest twój oddech? Zauważ, w którym miejscu w ciele jest twój oddech. Która część ciała porusza się najbardziej pod wpływem oddechu? I zobacz, jakiej jakości jest twój oddech. Czy jest on rozluźniony, swobodny, czy może czujesz, że jest gdzieś uwięziony, skrępowany. Obserwuj te jakości, które są, bez próby zmiany czegokolwiek. I dotknij teraz w swoim ciele przestrzeni radości. Którą przestrzeń w ciele odbierasz u siebie jako przestrzeń, która nosi radość? Przestrzeń, która nosi radość, lekkość, która jest twoim zasobem. Czyli połącz się z przestrzenią zasobu. To może być przestrzeń, która ogólnie uważasz ją, że to jest twój zasób, a może to być przestrzeń, która dzisiaj czujesz, że jest wyjątkowo silna. Więc połącz się z tym miejscem w sobie, z tą wartością i jakością w sobie, którą uważasz za silną, za twój zasób, za tą przestrzeń, która nosi radość, lekkość i siłę, taką pozytywną moc. I teraz tą moc, tą siłę, ten zasób przenieś na swoje mieszkanie. Poczuj swoje ciało, jego kontury i zobacz siebie za zamkniętymi oczami w przestrzeni twojego domu, w przestrzeni twojego mieszkania, pokoju, w którym jesteś. Poczuj przestrzeń, w której się znajdujesz, jako twoje szersze ciało, jako twoje przedłużenie.
i za zamkniętymi oczami zobacz, obejmij tą przestrzeń domu czy mieszkania. I poczuj te elementy, które noszą właśnie w sobie lekkość, radość, które są twoim zasobem, które ty określasz jako twój zasób, jako twoją moc. I przynieś teraz do swojej świadomości to, co określa ten twój zasób. Czym jest dla ciebie ten zasób? I te odpowiedzi na razie niech pozostaną w tobie. Czym jest twój zasób w przestrzeni twojego ciała i w przestrzeni twojego mieszkania? Jak to określasz? Jakie to są jakości? Co powoduje to, że określasz daną przestrzeń w ciele i w domu jako przestrzeń zasobu, jakość, która nosi w sobie radość, lekkość, dobro? Super. I powróć znowu do przestrzeni ciała. Chciałabym, żebyś teraz dotknął tych przestrzeni w ciele, które są osłabione. Może to być osłabienie dzisiaj, a może to być osłabienie, z którym mierzysz się od dłuższego czasu. To może być jedna bądź kilka przestrzeni w ciele. Chciałabym, żebyś teraz tam skierował swoją uwagę, oddech, świadomość. Połącz się z tym, co uważasz, że jest w tobie słabsze. I oddychaj do tej przestrzeni. I pozwól sobie na to, żeby pojawiało się wszystko, co się ma pojawić. Właśnie mogą to być łzy, może to być wzruszenie, może to być gilgotanie w ciele, może to być napięcie, może to być gorąc, może to być zimno. Cokolwiek się pojawia. I teraz te słabsze, dla ciebie słabsze przestrzenie w twoim ciele przenieś na to, na swój dom. Gdzie twoim zdaniem, w twoim domu, które przestrzenie określasz jako słabsze, jako takie, którym brakuje energii, które kiedy się z nimi spotykasz, dotykasz ich, patrzysz na nie, odczuwasz je, czujesz, że czegoś tam brakuje, że nie przynosi ci to tej radości do życia, do ciała, którą ma przynosić, którą powinno przynosić. Które elementy w domu określasz jako słabszy i dlaczego? Odpowiedz sobie, dlaczego? Co powoduje to, że czujesz, że te elementy uważasz za słabsze? Czy w ogóle umiesz to określić? I jeszcze raz zapraszam cię do tego, żeby wrócić do swojego ciała, do swojego oddechu i połączyć się ze swoim zasobem. Połącz się z tym, co w tobie jest dobre, silne, mocne, radosne, lekkie. Co jest tak zwaną twoją silną, pozytywną, mocną stroną, twój zasób. Połącz się z tym. I poczuj tą jakość w całym swoim ciele. Super. I kiedy będziesz gotowa, możesz pomału otwierać oczy. Super. Chciałabym podzielić się z wami tym, co przychodzi do mnie na ten moment, na okoliczność tego webinaru, jeśli chodzi o połączenie ciała i domu i tym, co jest naszym zasobem, co jest tak zwanym brakiem, jeśli w ogóle chcemy używać nomenklatury jako dobro i zło, albo radosne i smutne, ale jakby na potrzeby jakby zweryfikowania tego i poczucia w sobie różnego rodzaju energii, poczucia swojego potencjału i też przestrzeni, w którym brak potencjału, dlatego też nazywamy i dzielimy w pewnym sensie te przestrzenie. Więc
ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że te, że to, co odbieramy za swój zasób w ciele, ma i za to, co daje mi radość w ciele, mogę znaleźć bezpośrednie przełożenie na to w przestrzeni. Czyli to może być kolor, to może być zapach, to może być materiał, to może być przedmiot. I to, jak chcemy kształtować przestrzeń, która nas otacza, chcemy eliminować i weryfikować te rzeczy, które nam odbierają energię, które powodują, że czujemy się słabsze, które powodują, że ta radość na przykład odchodzi. Może coś, co nosi ze sobą smutne wspomnienia. Może coś, co ma dla ciebie wartość emocjonalną, ale tak naprawdę przynosi ci wiele nostalgii albo smutku. Czyli budując lekkość i dobrostan, w moim przekonaniu ważne jest, żeby świadomie patrzeć na to, jak nasze ciało reaguje w przestrzeni, którą się otaczamy. I pomału, w sposób, który szanuje dane przedmioty, bo każdy przedmiot ma swoją świadomość, ma swoją energię, ma swoją jakość. Nie chodzi o to, żeby teraz bezuczuciowo pozbyć się czegoś, wyrzucić. Chodzi o to, żeby to uhonorować, podziękować temu i dać temu nowe życie. Jest wiele osób, które na przykład ucieszą się z twojej kanapy, dla których ona będzie skarbem. Dla ciebie to może być coś, co nosi negatywne wspomnienia, a dla kogoś to może być wielki dar i błogosławieństwo. Więc ja patrzę i doradzam też zawsze swoim klientom, żeby spojrzeć na to rozstawanie się z przedmiotami z innej perspektywy, że to nie jest koniec, że to życie trwa dalej dla tego przedmiotu i że to nie oznacza, że po prostu odwracamy się od czegoś plecami, na przykład od jakichś wspomnień albo od osoby, od której dostaliśmy daną rzecz. Wiem, że dla wielu osób jest to po prostu bardzo ważne i uważam, że intencja, z którą się rozstajemy, wdzięczność, którą dajemy danym przedmiotom, kompletnie zmienia to nastawienie i zmienia perspektywę, z jaką rozstajemy się z danymi rzeczami. I wiem po sobie i wiem z doświadczenia swoich klientów, że jeśli przymykamy na coś oko przez tydzień, dwa, nawet miesiąc, jest to co innego, jeśli przymykamy na coś oko latami. To jest tak samo jak na przykład przez miesiąc żywimy się gorzej z różnych okoliczności życiowych. I jeśli przez ten miesiąc żywimy się gorzej, to nasze ciało jest w stanie zrekompensować to sobie później, kiedy znowu wrócimy do dobrej diety. Ale jeśli przez dłuższy czas, przez rok, przez dwa karmimy się czymś, co nam nie służy, to trudniej będzie naszemu ciału dojść do formy, która była wcześniej. To samo dotyczy oczywiście naszych myśli, emocji. To wszystko jest tym, czym karmimy siebie, czym karmimy swoje ciało, swoje serce, swoją energetykę, swoją duszę. I ja traktuję przestrzeń, która nas otacza, jako coś, co jest po prostu przedłużeniem nas samych. To, co wkładamy w tą przestrzeń, w przestrzeń domu, jest tak samo ważne, jak to, w co wkładamy w siebie. Czy to jest pożywienie, czy są to myśli, czy są to uczucia. Jestem przekonana, że można zbudować bardzo świadomy dom, świadome mieszkanie. Można otaczać się przedmiotami, rzeczami, które są bardzo skromne, ale które wiesz, że są twoje, zwyczajnie. To jest jednocześnie proste, a jednocześnie trudne. Że wiesz, że po prostu możesz powiedzieć, to jest moje i że każda rzecz, którą masz w swoim domu, ma sens. Że nic nie jest przypadkowe. Tak jak to, czym się żywisz, nie jest przypadkowe. Jest to podejście, które na pewno wymaga dużego rodzaju uważności, samoświadomości. Ale ostatecznie jest to wspaniała droga. Jest to droga, która nas poszerza, która powoduje, że nasze życie staje się bardziej soczyste, bardziej żywe. Wiemy, w którą stronę chcemy iść. Wiemy, co nam służy i wiemy, co nam nie służy. I tak jak zawsze to podkreślam, jest to droga, która towarzyszy nam przez całe życie, dlatego że przez całe życie się zmieniamy, przez całe życie się rozwijamy. I tak samo nasze przestrzenie, w których żyjemy, będą się zmieniać razem z nami. I to, że dziś wybieramy kolor X, to nie znaczy, że za 5 lat ten kolor X ma z nami zostać.
Nie, uważam, że dobrze jest być otwartym na zmiany i nie bać się wprowadzać tych zmian. To tyle ode mnie na ten moment. I chciałabym zaprosić pierw Julitę i później dziewczyny, żebyście się mogły podzielić swoimi spostrzeżeniami czy odczuciami. Bardzo we mnie rezonuje to, co mówisz, Kaju, dlatego, że ja to odczuwam właśnie jako przepływ. Mhm. I cudownie być w takim stanie właśnie flow, przepływu wewnętrznie, mhm. ale też w odniesieniu do materii. Mhm. Że do materii no na przykład zamkniętej właśnie w zgromadzonej w mieszkaniu, może nie zamkniętej, bo właśnie, mm-hmm. właśnie chodzi o to, żeby tak jak mówiłaś, do wielu rzeczy się przyzwyczajamy, tak. ale nie zawsze mamy świadomość, czy te rzeczy nam służą. Bardzo podzielam twoje zdanie, że bardzo ważna jest intencja, z jaką dokonujemy zmiany. Tak. Jak możesz, czy możesz podjąć próbę, nie chcę powiedzieć definicji, ale przełożenia swojej lekkości, swojego dobrostanu, swojego flow, jak ty to określasz, swojego przepływu, który masz w ciele i którym się otaczasz? Czy masz jakąś swoją receptę na to? Tak, receptę bycia sobą. I akceptowania siebie takim, jakim jest, i dostrzegania, tak jak tutaj robiłyśmy ćwiczenie, że jesteśmy wyjątkowe, bo rzeczywiście każdy człowiek jest inny i każdy człowiek jest wyjątkowy, tak. i każdy człowiek jest wartościowy. I jak odkrywa tą wartość, czuje tą wartość siebie, taką nieuzależnioną od opinii innych osób, to wtedy właśnie tworzy się to flow i z tego flow powstają przepiękne kompozycje, w sensie kompozycje takiego wewnętrznego, wewnętrznej mnie, ale kompozycje na zewnątrz, tworzę właśnie coś na zewnątrz, tworzę swój dom, tworzę swoje mieszkanie z tą energią radości, miłości, więc warto się rozejrzeć po swoim domu, czy wszystko, co mamy w nim zgromadzone, to rzeczywiście tą radość nam przynosi. Czy daje nam poczucie właśnie lekkości, czy przytłoczenia. Ja bardzo idę za głosem swojego serca, za głosem swojej intuicji, choć kiedyś bardzo ten głos lekceważyłam. A teraz jest moim wspaniałym drogowskazem. I ja mieszkam w blokach, przeprowadziłam się tutaj, nie wiem, 33 lata temu i mówię, że to jest moje miejsce. To nie znaczy, że ja się nigdy stąd nie wyprowadzę i nie opuszczę tego miejsca, ale to jest moje miejsce, bo właśnie czuję się tutaj dobrze, bo wypełniłam swoje mieszkanie oprócz rzeczy, które mam, to wypełniłam je miłością, wypełniłam je radością, wypełniłam je bezpieczeństwem i też tak to odbieram. Chociaż nie zawsze tak było, ale zrobiłam to, stworzyłam to. Lubię też zmiany takie właśnie fizyczne, lubię, nie wiem, przemeblować coś, czy coś przestawić, czy coś dostawić. Jak nawet nie mam za bardzo możliwości, to obrazek jakiś powieszę, zmienię jakiś, bo lubię ruch. Lubię zmianę. Z ruchu tworzy się przepływ, tak to czuję. Tak, i każdej w ogóle jakby
i w kwestii takiej materialnej urządzenia mieszkania, ale w kwestii też takiego wewnętrznego przepływu, wewnętrznej zmiany, dotykania siebie, dotykania własnych emocji, takich czasami trudnych tych emocji, bo mamy tendencję do uciekania przed albo wypierania emocji, które nam nie pasują, a każda emocja jest dla nas informacją. Więc warto też zobaczyć, jak czujemy się w swoim mieszkaniu, jakie emocje w nas wzbudza nasza przestrzeń, którą się otaczamy i co możemy w tym zmienić. Ta zmiana, o której powiedziałaś, to jest w moim odczuciu coś bardzo głębokiego i ważnego, żeby mieć odwagę za tym podążać. Nawet jeśli to jest drobne przestawienie wazonu albo przestawienie po prostu, no naprawdę wazonu. Że coś, co po prostu odzwierciedli twój ruch wewnętrzny, to mam na myśli, żeby to, co jest na zewnątrz, twoje mieszkanie, żeby ono też miało w sobie ten ruch i ten przepływ, który tobie w środku towarzyszy. I druga turbo dla mnie ważna rzecz, to jest autentyczność, bo to nie ma znaczenia, co ty masz w tym domu. Tak długo, jeśli to daje ci radość i nazywasz to, że to jest twoje. I po prostu tak naprawdę powiedziałabym, że autentyczność to jest zawsze pierwszy punkt, który buduje wnętrze i który zawsze po prostu nieskończoność powtarzam swoim klientom, że to nie jest ważne, co mi się podoba. Absolutnie, to jest najmniej ważne. Ważne jest to, co jest w nich, co jest prawdziwe, co jest żywe i co ich odzwierciedla. Powiedziałabym jeszcze, że najważniejsze to jest to, jak się w tym czują, bo to nie jest ważne, że moda taka czy inna, bo wiele osób zmienia swoje wnętrze pod wpływem impulsu, bo wyszły nowe rzeczy, ale czy to jest ich, czy ja to czuję, dobrze w tym czuję w ogóle. Tak, to prawda. W moim odczuciu, przynajmniej w projektowaniu, które ja wyznaję, nie ma czegoś takiego jak podążanie za trendem, podążanie za tym, co jest modne. Jest jeden trend, który wyznacza nasze serce, który wyznacza nasza intuicja i wewnętrzny przepływ. Cokolwiek to jest, jakkolwiek to możemy nazwać, ale to jest jedyne, co jest w moim odczuciu, jak jeszcze raz podkreślę, właściwe, za czym można podążać, za czym trzeba tak naprawdę podążać. Jeśli chcemy kształtować przestrzeń, która nas wspiera, prawda? Tak jak powiedziałaś na początku, jeśli mamy taką, zbudowaliśmy sobie piękną swoją wewnętrzną przestrzeń, to ta zewnętrzna przestrzeń powinna być przedłużeniem tego piękna, cokolwiek by to było. To prawda. Bo to jest bardzo indywidualne, bardzo osobiste. Tak. I to nie podlega w ogóle jakimś kategoriom i ocenie. To jest właśnie dla mnie bardzo ważne, żeby nie poddawać się takiej presji otoczenia, że na przykład ktoś przychodzi do twojego domu i mówi, nie, to w ogóle, no co ty tutaj masz, jakieś no wariactwo jest. No nieważne, że to jest wariactwo, ale to jest moje, ja się w tym dobrze czuję. Ja to stworzyłam, ja tam włożyłam to swoje serce. I te ściany, te moje obrazy, ten mój wystrój oddaje mnie. Tak. I byłam w wielu cudownych domach, takich naprawdę dopracowanych, czyściusieńkich, no w ogóle no ekstra. I czułam się tam okropnie. Czułam tam chłód, zimno i tak naprawdę to miałam poczucie, żeby jak najszybciej opuścić to pomieszczenie. A wchodzę czasami do skromnych pomieszczeń, może nawet i zagraconych, może nawet i jestem i czuję się tam po prostu energię tego mieszkania. I to jest ważne. Energię, która właśnie jest jakby przedłużeniem energii właściciela tego pomieszczenia. Tak. Czy tego domu. Najważniejsze niewidzialne dla oczu. Dokładnie. To, co czujemy w serduchu. Tak. Dziękuję ci, Julitka. Dziewczyny, zapraszam was. Włączcie się.
Jeśli macie oczywiście chęć, przestrzeń do rozmowy, czy chcecie się podzielić czymś, zapraszamy. Znaczy, ja siedzę w pomieszczeniu, które jest chyba najbardziej moje w całym moim mieszkaniu, bo to mieszkanie jest robione powoli, po kolei, etapami. Było kupione od moich rodziców i dużo rzeczy zostało w nim takie, jak po prostu je kupiliśmy. A ponieważ no, trudno jest zrobić remont całego mieszkania, w którym się żyje na bieżąco, jednocześnie ze względów i życia, i finansowych, no to tak jest. I właściwie w tym pokoju zostało wszystko wymienione, bo tak jak w innych jeszcze kuchnia jest właściwie taka, jak rodzice zostawili. Jeszcze łazienkę całą zmieniliśmy rzeczywiście. I łazienkę też lubię, ale są w niej drobne rzeczy, które mnie irytują. I one rzeczywiście są latami już, bo one są właściwie od kiedy zrobiliśmy remont. I już rozmawialiśmy o tym na poprzednim spotkaniu, że pewne rzeczy po prostu, no rozwiązania tymczasowe to są te najdłużej trwające, nie? Czasami. Tak. I ta tymczasowość, no jest, potem w ogóle przestajesz ją widzieć, od czasu do czasu spojrzysz i znów zobaczysz, ale ona gdzieś tam cię ugniata tak w środku, nie? No właśnie. Mhm. I no podczas tej medytacji naszej tutaj, oprócz tego, że na końcu przyszła do mnie Agatka, to wcześniej przyszło kilka innych rzeczy, takich, że właśnie w tym pokoju, w którym jestem, tak? Te jego mocne strony, to co mi się zdecydowanie w nim podoba i jego słabe strony, na które patrzę codziennie, albo je widzę, albo nie. Mm-hmm. I to nie muszą być jakby duże rozwiązania, ale na przykład mam tu elektryczną perkusję, z której wisi po prostu to na kabli. Mm-hmm. I ta plątanie na kabli mnie strasznie drażni, ale nie wiem, co można z tym uczynić. No, musiałabym wynieść stąd tą perkusję, bo chyba po prostu to jest rzecz taka bardzo z nią związana. Inne rzeczy myślę, że o wiele łatwiej będzie rozwiązać, więc może rzeczywiście to rozrobię w końcu, bo od poprzedniego naszego spotkania nic nie zrobiłam, chociaż ono dało mi taką energię i taki... Tak, zacznę działać, nie mam czasu, nie zacznę działać. Nie, no, wiecie, znacie. Nie? I te rzeczy, które tak gnębią pomalutku, one zostają, nie? Często. Tak więc to jest jedna z tych spraw. No i jeszcze kilka innych refleksji mi przyszło, ale nie... Myślę, że każdy ma swoje, tak? Jasne, oczywiście, że tak. W której siedzi. To był taki przykład. Mogę wam pokazać. Są bardzo irytujące. A tak z innych rzeczy. To, co wspomniała Julita. Jedna rzecz taka mnie zainteresowała mocno, bo tak wspomniałaś, że napełniłaś swój dom oprócz tego, że jakby własnymi rozwiązaniami, to, że udało ci się go wypełnić dobrymi emocjami, radością, miłością i bezpieczeństwem. I te trzy akurat rzeczy, które wspomniałaś, zapaliły we mnie takie po prostu światło, bo to są rzeczy, z którymi ostatnio medytowałam w intencji, bo ja ostatnio czuję, że mam braki w swojej przestrzeni, w swojej głowie na takie wysoko wibrujące emocje. Ale bardzo bym chciała. Bardzo tego potrzebuję i to jest jakby takie moja rzecz, do której chciałabym dążyć, żeby mój dom napełniać spokojem, bezpieczeństwem, poczuciem radości i poczuciem miłości. I wiem, że mam z tym problemy.
że jest sporo takiego, chociaż wydaje mi się, że jakby praca moja nade mną i tak sprawia, że jest lepiej niż było, to i takie jest sporo napięcia we mnie i to napięcie przekłada się na otoczenie. Tak? Jest, no wiadomo, to jest takie, takie trochę błędne koło, że te napięcia pojawiają się wszędzie, generuje się jakieś niezadowolenie, jakieś takie spięcia między domownikami, tak? I tak jak dziewczynki potrafią rozładowywać te negatywne uczucia, to potrafią je też budować i wywoływać. No więc generalnie to jest taka ciągła gdzieś tam huśtawka, gdzie czasem trudno znaleźć jest balans. I chciałam się dowiedzieć, czy u ciebie to była kwestia, że coś zaskoczyło, jakiegoś przebłysku, twojej zmiany, czy to jest po prostu twoja osobowość, więc przyszło ci to z łatwością? Czy to jest coś, o co, co ty musiałaś świadomie wypracować? Czy po prostu tak jest, bo jesteś taką osobą? Super pytanie. To znaczy, wiesz co, to są dwie kwestie, jakby taką radość, ekspresję radości to miałam zawsze, ale nie zawsze potrafiłam z tej ekspresji korzystać. I to jest rzeczywiście, moja świadomość jest wypracowana. Najgorszy taki czas dla mnie to był, ja mam 57 lat, a najgorszy czas dla mnie to był, kiedy miałam lat około 30. Wydawało mi się w tym momencie, że dla mnie się już życie skończyło. Bardzo dużo takich negatywnych rzeczy działo się w mojej relacji, relacji tutaj tak z mężem, z moją rodziną, ale to był czas, kiedy tak naprawdę w ogóle nie było mnie, ja zniknęłam, dlatego że ja No są takie momenty w życiu, kiedy się znika, bo na przykład za dużo wkłada się siebie w innych. Dokładnie to, dokładnie to. I tu też to było powiązane z tym, że ja miałam bardzo niskie poczucie wartości, co oczywiście gdzieś tam się po drodze wygenerowało. I tak naprawdę to ja uważałam, że, no, że mnie nie ma, że no, no to jest straszne. I to wszystko jest wypracowane. Krok po kroczku zaczęłam rozszyfrowywać siebie. To, co powiedziałaś tutaj o trudnych emocjach, które się pojawiają, to zaczęłam dotykać tych trudnych emocji. Zaczęłam zdejmować z siebie te warstwy jak z cebuli. Dojść do tego sedna, to nie, bo to nie jest to, że wiesz, że ktoś mi coś zrobił, tylko emocje, my jesteśmy gospodarzami swoich emocji. No, zwykle my się tak otaczamy murami sami. Sami. I po prostu no, wypracowałam to, dotykałam swoich najtrudniejszych emocji, dotykałam, no, schodziłam do swojej piwnicy, która była zagracona, sprzątałam ją pomalutku, po krok po kroczku. Oczyściłam swój wewnętrzny dom. A czy coś ci w tym szczególnie pomogło? Pomogło mi wsparcie. Wsparcie takie profesjonalne, to znaczy psychologiczne na przykład. W pewnym momencie znalazłam się na terapii i znalazłam się na tej terapii zupełnie przypadkowo, bo tak naprawdę to zaprowadziłam mojego męża na terapię. Zaprowadziłam mojego męża na terapię, a terapeuta powiedział, że wie pani, no, pani też by się przydała terapia. No więc w pierwszym momencie to ja doznałam szoku, no bo jak to ja tu męża zaprowadziłam, a on mi proponuje terapię i to było najwspanialsze, co mogło mi się trafić, bo to była pierwsza osoba, która mnie zauważyła i rzeczywiście podała mi rękę, a tak naprawdę moje życie to zmieniło jedno zdanie, które ten terapeuta powiedział, a zapytał mnie się tak,
po jakimś czasie już tej terapii. Czy pani kiedykolwiek się docenia? To było zdanie, które mnie totalnie przewaliło moje życie. Ja na początku co powiedziałam, że ja w ogóle nie potrzebuję, żeby się doceniać. Nie potrzebuję, żeby mnie ktoś docenił. Ale to był wielki jeden fałsz. No, to jest taka fasada, tak. Nie ma chyba. To wiesz, rozbierać pomalutku, pomalutku, pomalutku. To właśnie ciągle jestem w tym procesie, bo ciągle coś w sobie odkrywam nowego, ale to jest cudowne. Teraz już nie boję się swoich trudnych emocji, tego, że jestem, bo mimo, że jestem trenerem bezwarunkowej radości, to ja przecież tak samo odczuwam złość, gniew, wściekłość, wszystkie, całą gamę emocji, ale bezwarunkowa radość nie polega na tym, że śmiejemy się cały czas. Bezwarunkowa radość polega na tym, że dotykamy wszystkich emocji i że przyjmujemy te emocje i uwalniamy te emocje z siebie. I to daje nam ten przepływ. No, nie ma złych emocji, bo każda z nich coś nam pokazuje. Ja na przykład jestem cały czas... cały czas się dziwię, kiedy wybucham złością i się zastanawiam, skąd tyle tej złości we mnie się bierze. Bo tak naprawdę można by powiedzieć, no nie ma powodu, tak? Ale powód może być właśnie zagrzebany przez nas samych. Dokładnie. Dokładnie tak jest. I... Tak więc bardzo Ci dziękuję, bo to jest też coś, co może pomoże mi tą moją intencję jakoś wyprowadzić dalej do czynów. O, może tak. Powiem jeszcze tak, że każdą odpowiedź znajdziesz w sobie. Nie zawsze łatwo jest dotrzeć do tej odpowiedzi samemu i dlatego czasami warto jest skorzystać z jakiegoś wsparcia profesjonalnego, ale niekoniecznie, bo może to również być na przykład rozmowa z przyjacielem czy z przyjaciółką. No, one też potrafią być terapeutyczne. Tak. Dziękuję. Ja też dziękuję. Dziewczyny, mamy, jeśli Basieńku, jeśli chciałabyś, mamy jeszcze parę minut, jeśli miałabyś ochotę, zapraszamy Cię. Jasne, a ja powiem nawet krótko, bo bardzo dobrze mi się słuchało dzisiaj, śmiało mi się. No łosie to są po prostu moje ulubione. Ja je pierwszy raz słyszałam parę tygodni temu na innym webinarze, jak Julia prowadziłaś właśnie ćwiczenia. Żałowałam też, że były takie krótkie, ale teraz już wiem, jak to zrobić, więc będę wracać i będę je robić sama. Nikt mnie nie powstrzyma. No właśnie. Ale chcę powiedzieć, że dzisiaj wbrew pozorom wcale nie jestem taka radosna, ponieważ mam pół twarzy spuchniętej. Niestety mam problem z wyrastającym mi na dojrzałe lata zębem mądrości. Więc powiem tak. Dzisiaj to jest kontynuacja warsztatów z Kają, które przeszłam no, już dobrych parę miesięcy temu, już kilkanaście chyba naliczę tych miesięcy i wiem, że po takich warsztatach mam pewne narzędzia, które potrzebuję jakby dopasować do etapu swojego życia. To znaczy najważniejsze rzeczy zrobiłam, czy raczej zrobiłyśmy z Kają. A dzisiaj wiem, że no właśnie takie ważne pytanie, które sobie zadajemy, czy coś mi przynosi radość, albo jeśli nie przynosi mi radości, to dlaczego nie? Love, czy to jest tymczasowe, czy co się z tym właściwie dzieje, dlaczego to tak na mnie działa? I bardzo mi ta medytacja pomogła właśnie zobaczyć, bo śmiech jest dla mnie bardzo ważny i powiem Wam, dlaczego tak bardzo w ogóle podobała mi się cały dzisiejszy webinar, całe nasze spotkanie dzisiejsze. Dla mnie ciało i śmiech jest dzisiaj po prostu takimi, nie wiem, głównymi tematami. Jakby jeśli się nie śmieję, o jejku, coś się dzieje. Coś się dzieje w
dobrego. To trzeba tutaj zobaczyć. Jak w mieszkaniu też się zaczyna coś dziać, nie czuje się w nim bezpiecznie, aha, wiedz, że coś się dzieje. Coś jest na rzeczy, trzeba się zatrzymać w tym, co się robi i się zatrzymać temu. Ja się przyglądałam właśnie ostatnio temu, bo zima była trudna. Nie oszukujmy się, dużo się dzieje na świecie, dużo się dzieje w Polsce, mamy sporo stresorów, jeszcze ta zima i brak słońca nam nie pomaga za bardzo. Musimy sobie jakoś radzić. Więc obserwuję swój dom już właśnie z taką bardzo świadomą postawą, że Basia, nie cieszy cię twój dom tak, jak cię cieszył. Coś tu jest na rzeczy, trzeba to poszukać. I ta medytacja dzisiejsza, ja myślę, że ja będę do niej wracać, bo tak, jest coś w tym. Jest coś w tym. Nie wiem, czy ja to potrafię dzisiaj tak składnie powiedzieć, bo w głowie widzę ten obraz, o co mi chodzi, ale tak po swojemu po prostu powiem, że po tych warsztatach urodziła się taka bardzo duża uważność. Mi się bardzo podobało, jak Julita opowiadałaś o swoim domu, że on jest właśnie bezpieczny. I tak sobie myślę też w dzisiejszych czasach oczywiście, tak? Na ile ja się czuję bezpiecznie w moim domu. Także piękne to jest. Jeśli on ma być bezpieczny, to on powinien być ukochany, powinien być taki dla nas czuły, taki zapraszający, pełen ciepła. Ja na przykład nie mogłam wyjść z wrażenia, nie wiem, to jest nic, ale Kaju przez dłuższy czas miałaś takie wyjątkowo popołudniowe, już wiosenne słońce na twarzy. Ja mam niestety sztuczne na twarzy światło, no niestety, jeszcze ta pora roku, ale ja mówię, jejku, jakie światło niesamowite, no przepiękne po prostu, takie już zapraszające do aktywności, już zapraszające bycia, rośliny do wiecie, kiełków i puszczania tych wszystkich tam pączków. Uwielbiam ten moment. I myślę właśnie o tym, że nasza przestrzeń właśnie też taka powinna być, sprzyjająca temu, żeby nas ukochiwała. Żeby tak jak mi się to podoba, to mnie siostra nauczyła kiedyś, a teraz jak zobaczyłam to w tej ze śmiechu, to sobie tak, o, muszę powiedzieć mojej siostrze. To mi świadoma zupełnie, ale mówi, Basia, pamiętaj, żeby się pochwalić, chwalisz się. Mm-hmm. Ona wymyśliła kiedyś takie hasło ceń się, dostała koszulkę też zresztą z tym napisem. Też mi się to podobało, bo potwierdziłaś to, właśnie, to jest ważne. Także takie luźne bardzo refleksje, to właściwie tyle ode mnie. Bardzo, bardzo wartościowy webinar i cieszę się, że będę mogła do niego wrócić i przeżyć to jeszcze raz. Tak. Mm-hmm. Tak. Jeszcze skojarzyło mi się, Basiu, z tym, co mówisz, że właśnie będziesz wykorzystywać jego śmiechu. Jego śmiechu możemy we wszystkim wykorzystać. Na przykład odkurzając, to wiesz, odkurzamy tak bezgłośnie, a możemy odkurzać tak. Takie proste ćwiczenie, a daje naprawdę bardzo, bardzo podnosi energię. Muszę spróbować, bo ja nie lubię odkurzać. Ja też. Ale uwielbiam się śmiać. Połączenie może być ekstra. No. Po prostu każdą domową czynność możemy wykorzystać do tego, żeby robić ją ze śmiechem. Z takim ćwiczeniem właśnie śmiechu, co przechodzi w taką naturalną też ekspresję. Jeszcze tak chciałam dodać od siebie, że właśnie, bo powiedziałam, że stworzyłam ten radosny, bezpieczny i pełen miłości dom, ale nie zawsze tak było i kiedyś generalnie, powiem wam taką historię, jak miałam 18 lat, to wybrałam się z koleżanką na autostop. I moja mama mi pozwoliła, ale zabroniła jednej rzeczy. Jak myślicie, czego? Nie wsiadaj do auta z mężczyzną. Nie. Zabroniła mi się śmiać. Ja dużo... Tak, śmiać. Jak to? No, ja zawsze byłam właśnie bardzo radosną osobą. I ona zabroniła mi się śmiać. Ona zrobiła to z troski, bo ona uważała, że mój śmiech może być bardzo prowokacyjny. Że może kogoś sprowokować. Ona nie zabroniła mi narkotyków, chociaż wtedy to jeszcze w tych czasach może były mało dostępne. Nie zabroniła mi seksu, tylko zabroniła mi się śmiać. Ja długo opowiadałam tą historię jako anegdotę, aż kiedyś byłam na warsztatach takich otwartych, a warsztaty prowadził psycholog i powiedział tak.
Twoja mama odcięła Cię w tym momencie od największej energii, najczystszej energii życia, od radości. Tak było. I ja długo na przykład czaiłam się ze swoim śmiechem, ze swoją ekspresją, ale ponieważ wyszłam z tym do moich domowników też i oni to przyjęli z taką wielką otwartością, że to jest taki cudowny dar, że ja się tak śmieję, że jak oni są skwaszeni i rozbrzmiewa w domu mój perlisty śmiech, to rzeczywiście ten dom wibruje, ten dom staje się zupełnie innym miejscem. Kiedyś znajoma opowiadała, że miała tam dzieci chyba w wieku 10-12 lat i kiedyś jej syn powiedział, że słuchaj, ja już nie pójdę, mamo, do tego kolegi, do domu. A ona mówi, ale dlaczego? No przecież lubisz bardzo tego kolegę. Tak, kolegę bardzo lubię, ale w jego domu nie wolno się śmiać, bo śmiech przeszkadza. Przeszkadza dorosłym. I mówi, ja tam nie pójdę. Więc... Straszne. No właśnie, to jest straszne, ale no sami dorośli tworzymy takie przestrzenie. Tworzymy takie konwenanse, prawda, że w pracy nie wolno się śmiać, że są miejsca, które możemy się śmiać, czy nie możemy się śmiać. To jest przepływ, więc tego Wam, kochane, życzę, żebyście miały przepływ radości w każdym momencie. Cudowne. Dziękuję. No, dziękuję. Dziewczyny, ja Wam od siebie życzę, sobie tego życzę i życzę Wam tego, żebyśmy miały odwagę na tą radość. Mówią, że radość i szczęście wymaga odwagi. I żebyśmy miały odwagę wyrażać siebie, cokolwiek to jest. I tak, odwaga w wyrażaniu siebie, w manifestowaniu siebie. Takim, jakim się jest. Takim, jakim się jest. Właśnie. Niedopasowywanie się, że wszyscy tak. Nie. A ja czuję to zupełnie inaczej. No ale się dopasuję. Wcisnę się w te no właśnie. To co za... I tak później jest się takim. I jest się takim. Właśnie. Jeszcze mi przyszło tylko do głowy, że dałaś radę napełnić dom taką radością. Ale też masz predyspozycję, tak jak sama powiedziałaś, masz taką w sobie łatwość do wyrażania radości. I przyszło mi do głowy, że w takim razie można napełniać swój dom pozytywnymi, wysokimi wibracjami, bazując na tym, do czego się ma predyspozycję. Dokładnie. U nas na przykład robi się też bardzo miło, kiedy na przykład puszczamy muzykę w całym domu i kiedy zaczynam tańczyć z dziewczynkami, tak, albo śpiewać. Więc myślę, że każdy może znaleźć po prostu swój sposób na to. Zdecydowanie tak. Właśnie o to chodzi. Żeby być sobą, być autentycznym w tym... kim się jest i każdy z nas ma super moce, każdy z nas, nikt nie jest wybrańcem, że tylko ona albo on, nie, każdy z nas ma w sobie piękno i moc i siłę i wartości, które potrafią wzmacniać nas samych i świat i otoczenie i właśnie chodzi o to, żeby nie bać się ich wyrażać, cokolwiek to jest, niech ta moc, która jest w tobie, tańca czy ekspresji jakiejkolwiek innej, niech wypełnia przestrzenie, w których jesteś, w których żyjesz. Jasne. To co, dziewczyny? Dobranoc i dziękuję bardzo. Ja też bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego i dziękuję za obecność. Dziękuję. Wszystkiego dziękuję. Wszystkiego dobrego dla Was i dziękuję, że byłyście. Buziaki. Ja również dziękuję. Bardzo miło mi się z Wami rozmawiało. Wzajemnie. No. To pożegnajmy się śmiechem.